Cześć, tu Wojtek z polskazwiedza.pl. Dzisiaj nie budujemy kampera, tylko zdecydowaliśmy się odpocząć. Przyjechaliśmy do województwa pomorskiego. Jako że nie mamy gotowego kampera, wynajęliśmy pokój w Dworku Tucholskim w Zblewie. Pokój 27. Zobaczymy, jak to wygląda. Wchodzi się od razu. Jest łóżko. Nic więcej. Jedna lampka. Tak, jedno krzesło. Tutaj mam po prostu, żeby coś schować. Biblii nie ma. Mamy krzesło. Telewizor. Szafa. No i koniec pokoju. Są wieszaki. Jeden wieszak. Dobra, jest jeden wieszak. Jeszcze zobaczymy łazienkę. I to by było koniec pokoju. Łazienka z wielkości pokoju? Bo tu można by zrobić drugi pokój, jakby się uprzeć. Proszę bardzo. Ale wygląda to naprawdę przestrzennie. Mamy prysznic. Wszystko czyściutkie. Ale jeżeli będziecie tu przyjeżdżać, pamiętajcie, żeby wziąć własną suszarkę, jakiś czajnik, jeśli chcieli się napić herbaty w pokoju. Ale wszystko, co niezbędne jest, czyli łóżko i toaleta, a wszystko inne trzeba zadbać we własnym zakresie. Widok z okna. Widać parking bezpłatny. Nie wymagana jest rezerwacja. Pokój znajduje się w budynku A, czyli przy samej drodze. Mam jeszcze budynek B, C. Tam dalej jest basen. Sama infrastruktura wydaje się spoko. Jest bilard do dyspozycji gości, bezpłatny. Jak już wspomniałem, jest parking. Tutaj dużo zieleni. Restauracja. Basen, więc teraz są mega upały, więc można skorzystać. Jeszcze coś tam dalej zbudowane. Teren hotelu. Nasz pokój zamówiliśmy przez booking.com. Link podam w opisie. Więc dużo zależy, w którym budynku dostaniecie ten pokój, bo miałem okazję zobaczyć jeszcze budynek, pokój w budynku B. Standard ciut wyższy, chociaż lodówka była na korytarzu. A pokażę wam, jak wygląda pokój 37 w budynku B. Wcześniej to był budynek A. W budynku B mam wrażenie, standard jest nieco wyższy, więc jak będziecie mieli możliwość, to proście, żeby nie w budynku A po prostu. Mamy telewizor, fotel, szklanki na razie dalej nie widzę. Widok na pole. Ale tak, jest chociaż stolik. Są dwa fotele. Czajnika, szklanki, wody, nic takiego. Ale może będą półki? Tak, są półki tym razem. Dobrze. No i łazienka. No, wygląda to wszystko lepiej. Widzicie, czyli zależy, gdzie się trafi. W budynku A bym nie polecał, ale budynek B już wygląda spoko. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.